Dzień dobry. W jaki sposób rozwiązać zadanie trzecie? Otwieram Painta. Otwieram zadanie trzecie. Dysk D. Klasa pierwsza. Zadanie trzecie to będzie to. Lekcja trzecia. Zadanie trzecie. Ołówki. Policz i uzupełnij. Jest, tutaj trzeba będzie wprowadzić liczbę, długich ołówków. Jest, średnich ołówków. Jest, krótkich ołówków. Jak uzupełnić te zdania? Klikam narzędzie tekst. Klikam teraz w pustym, wolnym miejscu i liczę ołówki długie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Czy jakiś ołówek mi nie umknął? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, czyli jest 7 ołówków. Wprowadzam liczbę 7. Klikam poza. Tak samo tutaj. Klikam narzędzie tekst. Klikam w wolnym miejscu. I teraz musiałbym policzyć średnie ołówki i wpisać ich liczbę do okienka. Tak samo z ołówkami krótkimi. Gdy wpiszę liczbę, trzeba będzie kliknąć poza okienkiem do wpisywania tekstu. Drugie polecenie. Pokoloruj. Średnie ołówki na zielono. Średnie ołówki to na pewno będą te. Ale zobaczcie, tutaj bardzo trudno będzie się kolorowało, ponieważ jest bardzo mało miejsca, aby poprawnie kliknąć i wylać farbę. No to w takim razie klikam na średnim ołówku i powiększam widok. No teraz już bardzo łatwo będę mógł kolorować. Biorę kolor zielony, wiaderko, i wylewam ten kolor tutaj. Pomniejszam widok. Dlaczego? Ponieważ łatwiej mi będzie znaleźć kolejny średni ołówek. Znowu biorę lupę, klikam na średnim ołówku, wylewam zielony kolor. Znowu zmniejszam powiększenie. Szukam kolejnego średniego ołówka. On jest tutaj. Lupa. Klikam na tym średnim ołówku. Wiaderko. Wylewam. Mogę zmniejszyć powiększenie na 100%. W ten sposób koloruję wszystkie średnie ołówki. Polecenie drugie. Ile było ołówków średnich? Pokoloruj tyle samo ołówków długich na czerwono. Czyli najpierw muszę policzyć, ile było ołówków średnich. Jak będę to wiedział, na przykład stąd, to tyle samo ołówków długich trzeba będzie pokolorować na czerwono. Czyli jakieś ołówki długie zostaną niepokolorowane. Zadanie trzecie. Ołówki krótkie pokoloruj na niebiesko. O jeden ołówek więcej od ołówków średnich. Czyli uwaga, sprawdzamy, ile jest ołówków średnich tutaj i kolorujemy ołówki krótkie o jeden więcej. Jak to zadanie już wykonamy? Naciskam polecenie plik, zapisz. Dziękuję za uwagę.